Siemaneczko, w 21 części Let's Play Alex. Ja witam się z Gierką po długiej przerwie. Oczywiście temat Wiedźmina, naprawa save'a i tak dalej, dlatego taką przerwę miałem od nagrywania. I z tego co pamiętam, ostatnio byliśmy u Kaldrima w świątyni, prawda? Powiedzieliśmy mu, że tam byliśmy u tego złodziejaszka, który gwiznął Alex. I teraz dał nam nowe zadanko, z tego co widzę, tak, Orikiem. Kojarzy mi się, że ja między odcinkami też czyściłem sobie chatki na tym poziomie, bo niżej na pewno nie schodziłem. Świątynia Ragnara została wyczyszczona też. Więc tak, więc pewnie trochę tam jakiegoś lutu pozbierałem. Dobra, a teraz powiedz mi, gdzie jest ten cały Orik, którego szukamy tutaj, czyli najbliżej będzie stąd, szczerze mówiąc. Dokładnie. Dobra, no to chodźmy. Teleportujemy się tam jak najbardziej. Ciekawe, co się z nim dzieje. Tutaj, dobra, musimy jest jaka ta... Naprawdę, ta... minimapka jest bardzo, bardzo mało użyteczna, jak mam być szczery. Jakby jej w ogóle nie było, to byśmy raczej dużo nie stracili. Tak serio. Czekajcie, pod shiftem jest sprint, ta? Muszę sobie to poprzypominać, bo miałem naprawdę długaśną przerwę. Ostatni odcinek był nagrywany 17 listopada, nie? A dzisiaj mamy 8 grudnia, więc sami rozumiecie. Ale no to było oczywiście spowodowane Wiedźminem, no. Musiałem tego save'a zrobić, nie? A tak mi się wydaje, że między odcinkami trochę parę chatek wyczyściłem. W sumie nic więcej nie robiłem. Dobra, pod F5 save, tak, dobra. Porozmawiajmy sobie. Wyglądasz znajomo. Już gdzieś cię widziałem. Mylisz się. Nie znamy się. Czyżby? Nie powiedziałem, że się znamy, tylko że cię rozpoznałem. Chociaż to niemożliwe, żebyś to był ty. Co dowódca Albów miałby robić w Goliet? Zarzuciłeś podbój Magalana i postanowiłeś poszwendać się tu ze mną? To by dopiero było szaleństwo. Wyglądasz zupełnie jak on. Powinieneś uważać. Jeśli ktoś jeszcze cię rozpozna, to znaczy pomyśli, że cię rozpoznał, możesz już nigdy nie wrócić do Lodowego Pałacu. Dobra. Twoim obowiązkiem jest chronienie tych roślin przed mutantami? Czy to zajęcie daje ci szczęście? Szczęście? Mam najważniejszą robotę w całym Goliet. Być może nawet na całym Magalanie. Tak stanowi prawo. Wszechserce należy chronić przed wszystkim i wszystkimi. Te młode sadzonki to jeszcze nie Wszechserca. Ale kto wie, właśnie Born dostał od Kaldrima dostawę many. Możemy więc zacząć pracę. Prawdziwe Wszechserce to rzadkość. Ale może jednemu z tych maluchów uda się dojrzeć. Oby. Bo robią fajną robotę Wszechserca. Co to jest za opcja? Poddaj się. Dziwna opcja. Jak ci się pracuje dla Kaldrima? Cóż, no tak, nie zawsze jest słodko. Kaldrim jest dość stanowczy w kwestii postępowania z roślinami. W takich warunkach odkrycie czegoś nowego jest raczej niemożliwe. A czy twoim zdaniem pierwsi ogrodnicy po prostu stali i patrzyli, jak rośliny rosną? Albo magowie? Czekali, aż czar zadziała? Nie, próbowali różnych sposobów, eksperymentowali. Pewnie tak było. Czy można jakoś powstrzymać mutanty przed zjadaniem? Oj, jaka brzydka tekstura trawy. Skoro nie jesteśmy w stanie wyhodować zbyt wielu wszechserc, może powinniśmy spróbować innych sposobów. Na przykład zacząć je krzyżować. Może wtedy mutanty nie będą ich zjadać. Niestety, to zabronione. No bo jak... Co uważam za szaleństwo. Tylko sobie wyobraź, co moglibyśmy zrobić. I to nie tylko z sadzonkami. Jeśli mana może zrobić coś takiego z roślinami, co mogłaby zrobić z człowiekiem? Jeśli tego nie spróbujemy, będziemy tkwić w miejscu. Tak, tylko to ma konflikt z zasadami, które tu panują i pewnie dlatego się na to Kaldrim nie zgadza. I też w sumie ma trochę racji, no bo zasady to zasady. W pewnym sensie. A ciekawe, czy ta tekstura trawy na wysokich ustawieniach wygląda lepiej. Czy tylko tak u mnie na średnich wygląda kiepsko. A co sądzisz o Bornie? Co sądzisz o Bornie? Jest dobrym szefem. Lubię z nim pracować.
Czasem daje mi wolne, mam wtedy czas dla siebie. Dzięki temu mogę trochę poeksperymentować. To znaczy wypróbować, co mogłoby pomóc sadzonkom. Nie dzieje się nic, co mogłoby cię martwić? Tyle co zwykle. Mutanty. Wciąż za mało sadzonek, które przeradzają się we wszechserce. Okazjonalna bura od szefa. Nic poważnego. Wiesz, nic o czym warto mówić. Dlaczego wszechserca są takie rzadkie? Nie wiem. Berserkowie badali je, zanim się urodziłem. Zdaje się, że pierwsze znaleźli gdzieś w dziczy. Początkowo zastanawiali się, czy go nie zniszczyć. Koniec końców to zmutowana roślina. Potem odkryli, że to dzięki niej wszystko wokół rozkwita. Od tamtej pory uczą się, jak wyhodować kolejne wszechserce, ale to trudne. Nawet pomimo zasilania ich maną. Jakby to było łatwe, to raz dwa byście odbudowali ziemię. Okej. A, czyli tutaj jest ta opcja, że się ujawniamy, tak? Tylko ty poddaj się, to... Nic mi to nie mówi. Zróbmy tą drugą opcję. Wygląda na to, że poważnie traktujesz swoje obowiązki. A wiesz, że tak? Chcę widzieć, jak sadzonki rosną. Chcę, by wszechserc było jak najwięcej. Chciałbym, żeby inni zobaczyli, że znam sposoby, które im w tym pomogą. Jak twoim zdaniem mógłbyś zwiększyć plony? To tyle, jeśli chodzi o sadzonki. Prób na ludziach nie było wiele, od kiedy pewien ograniczony naczelnik ich zakazał. Moim zdaniem warto przynajmniej ponownie rozważyć takie działania. Jeśli odpowiednie dawki many mogą zmienić roślinę we wszechserce, co by się stało, gdybyśmy ustalili właściwą dawkę dla ludzi? Każda próba zaczyna się od kogoś, kto wskaże kierunek, przetrze szlak, będzie pionierem. Stąpasz po kruchym lodzie. Tajemnicza aura ukończono. Do czego zmierzasz? Do czego zmierzasz? Myślałem o manie, sadzonkach i ludziach. Elex, czysty Elex, ten, który biorą albowie, czyni ich silniejszymi. Dlatego są tacy przerażający. I wybrani z uczuć. Zastanawiałem się, co by się stało, gdybyśmy zrobili to samo z maną. Mana jest oczyszczona przez rośliny, więc nie powinno się stać nic złego. Oj, nie wiem. Jeśli dzięki niej staniemy się silniejsi jak albowie, nasze szanse na to, by ich pokonać, wzrosną. Pobrałem więc trochę soku z sadzonki i wypiłem go. I poczułem się, jakbym nagle wszystko zrozumiał. Wszystko. Gościu. Nie wiem, czy to była dobra opcja. Masz dla mnie trochę tego soku? Co? Nie. To była dojrzała sadzonka. Takie zdarzają się raz na około pół roku, jak dobrze pójdzie. Pozostałym się nie udaje. To dlatego wszechserca są takie rzadkie. Sadzonki nie zmieniają Eleksu tak jak dojrzałe rośliny. Muszę poczekać, nim będę mógł znów spróbować, ale mówię ci. Jeszcze jedna, dwie dawki, a byłbym czym innym. Mógłbym walczyć z albami. Albo stałbyś się taki jeszcze sam. Jeszcze jedna dawka? Jeszcze jedna dojrzała sadzonka i udałoby mi się rozwikłać tę zagadkę. Jestem pewny. Nie. Pokażę wszystkim, że możemy wygrać tę wojnę. Wszystko to może się skończyć. Wierzysz mi, prawda? Niech to wszystko zostanie między nami. Będzie więcej soku. Przysięgam. Muszę już iść. Muszę się tym zająć. Nie podoba mi się to. Naszą prawdziwą nadzieją są te sadzonki. Znaczy, obawiam się, że jak wypiję kolejną dawkę, to zbzikuje i nie wiem, rozwali pół tutaj wioski. Albo zniszczy sadzonki, albo nie wiem. Chociaż może sadzonek nie zniszczy, bo widać, że mu zależy na tym, ale coś mu się w głowie popierdoli od tego. To jest takie niepokojące. Nie, dobra. Cholerna technologia! Nie panikuj. Co? Wygląda na to, że łowcy nagród stara się namierzyć banitem. Aha, dobra, spoko. Ale mnie to interesuje. A tam to się zakończyło, tak? Czekajcie, weźmy zakończone zadania. To było to. Dobra, Orig zjadł sadzonki w nadziei, że stanie się silniejszy. Berserkowie uważają to za zbrodnię, dlatego Orig martwi się, że jego tajemnica wyjdzie na jaw.
No jakby się o tym dowiedzieli, no to wiecie. Cholerna technologia! Zabierz to do dziupki! Tylko chodźmy do Kaldrima. Znaczy nie wiem, czy mu to wyjawimy, spokojnie. Ale zobaczymy, czy w ogóle będzie opcja, żeby coś o tym mu wspomnieć, nie? Bo chłopak, kurde, no wiecie, on wydaje się być w porządku, ale jego eksperymenty mogą się zakończyć tragicznie. Więc to trochę jest takie niepokojące. A druga sprawa... ja tych roślinek nie zbierałem? Ciekawe, czy... a właśnie, ciekawe, czy roślinki tutaj rosną na nowo, nie? To jest ciekawa opcja. Chciałbym tutaj wejść, bo tutaj... Tak jak tu mówiłem pewnie w poprzednich odcinkach, że jeśli nikt nas nie zauważy na kradzieży, no to nie będzie przypału. Nie dostaniemy jakiejś tam grzywny, że tam ktoś nas przez ścianę zauważył. Na szczęście to jest realnie zrobione, bo wiecie, no. Jak ktoś mógł nas przez ścianę zauważyć, albo zniknęło coś w mieście i od razu nasza wina, nie? Tak jak to było w Korinis? No tak. Właśnie, tutaj jest rejestr rachunków z tawerny Orana. Jestem bardzo ciekaw, czy nie znajdziemy czasami jakichś przydatnych informacji, żeby mieć jakiegoś haka na Orana. Tak się zastanawiam, dobra. Cinda nie zapłaciła dwa razy. W ramach rekompensaty dwa razy obsłużyłem się w jej magazynie z zapasami. Rok płaci, ale zawsze trzeba na to długo czekać. Kiedy się spił, zabrałem mu broń. Ang praktycznie się tu nie pojawia, jest na to zbyt prawomyślny. Jora, na nim da się zarobić. Alvar, pijany, wszczyna awantury. Odebrałem dług, opróżniając mu kieszenie, kiedy spał. Zabrałem mu broń, kiedy kolejny raz leżał w błocie. Zabrałem mu resztę kryształ, kiedy spity leżał na stole. Na razie się nie pokazuje, gdzieś przepadł. Szkoda, był dobrym klientem. Tak, to jest ten, co nie żyje, tak? Czy może... nie, który to zginął? Alvar? Już nie pamiętam, ale... ale no szkarczmasz... nie jest taki święty. A mamy questa z karczmarzem. Chyba warto się będzie tam przejść do niego. A możemy w sumie nawet teraz, bo jesteśmy już obok tutaj. No dobra, tam nie panikuj. Zobaczymy. Mi się wydaje, że teraz możemy poważnie porozmawiać z Oranem. Tylko zróbmy sobie sejwik. Nie rób nic głupiego. Tak, klan Muta. Dobra, nie mamy charyzmy. Sugestii nie mamy. O, nic nie zmienia? Serio? Myślałem, że będziemy mogli jakoś zaszantażować. Nie, no nie zabijecie, przykro mi. Kurde, to szkoda. No to szkoda, dobra, zobaczymy do Kaldrima w takim razie. Myślałem, że ten rachunek nam w czymś pomoże. Chyba, że Alvar to jest ten żywy gość, bo na pewno jednego znaleźliśmy martwego teraz, tylko kurde nie pamiętam którego. Jeśli gdzieś zobaczycie Alvara, to dajcie znać. Takie są efekty, jak się ma za długie przerwy w RPG-ach od grania. Dobra, ale chodźmy do Kaldrima. Zobaczmy, czy możemy z nim jeszcze pogadać. O, jest ta opcja. Kurde. On pewnie da nam zapłatę, ale czy możemy to jakoś zrobić tak, żeby nie wsypać tego chłopaka? W sprawie Orika. Wiesz, co się z nim stało? No i to jest dobre pytanie. No chłopak wydaje się szczery w tym, co robi, że rzeczywiście mu zależy na tych wszech sercach. Ale boję się, żeby się nie zmienił w Alba przez spicie tej many. Kurde. Ale nie no. Jak powiem prawdę, no to albo go zabiją, albo wygnają, nie? Stwierdzę, że go ochronię. Lepiej zapomnij o Oriku. Nie ma powodu do zmartwień. Łykniesz to? Do prawdy? Może szukałem dziury w całym. A może nie byłem wystarczająco uważnym. Bez względu na to, jaka jest prawda, żal nie ma wpływu na fakty. Dziękuję, że się tym zająłeś. No, spoko.
Porządnie tam namieszałeś. O kurde, widzę, że takie komentarze do panującej sytuacji. Ja wiem, że to ci się nie spodobało. Ale dobra, kolejna sprawa. Nie wszystko musi ci się podobać. Duras. Tak, no trochę nam brakuje jeszcze do levela. 13 punktów, spoko. Tutaj coś, 2 punkty. Dobra. Oziębłość neutralna. Czyli to jest jaki mamy charakter, czy bardziej taki dobry, czy bardziej taki zły, tak mi się wydaje. To tak, chodzi o charakter, czyli na razie jesteśmy neutralni. Ale do końca jeszcze nie wiem, jak to działa. To mało rzeczy jest opisanych, nie? Tak dokładnie. Nie do końca te statystyki są tak dopracowane jak dla mnie, nie? Fajnie, jest ich tutaj sporo, nie o tym mówię, ale tutaj na przykład mogłoby w liczbach napisane być obok, ile nam dokładnie brakuje expa. Mogło być bardziej wyjaśnione to, nie? Tak sporo rzeczy trzeba się domyśleć. No jak tutaj mają opisy, no i to jest fajne, nie? To tutaj też mogły być jakieś opisy. Dobra, czym my się teraz zajmiemy? Kurde... Co się stanie, gdy staniemy się zależni od ostatnio... Nic się nie stanie, nie panikuj. Kim ty jesteś? A, tym myśliwym. Ostatnio... U Silverka oglądałem odcinek z Eletsa i znalazł, kurde, fajny amulecik. Na początku zaraz lokacji. Jakiś tam amulet... dla tego co... dla Explorera czy dla kogoś? Dla poszukiwacza. Amulet dla poszukiwacza, tylko... gdzie jest nasza... tu jest chyba... nie, to jest wielki podnośnik, to nie jest lokacja początkowa. Ujście rzeki tym bardziej. Konwerter w Edenie to nie. Mała farma nie. Czekaj, a, już mam na maksa oddalone. Dobra, tam nas nie było. Mały obóz. Chodźmy do małego obozu. Mały obóz chyba będzie niedaleko tej lokacji, gdzie się tam rozbiliśmy, tak mi się coś kojarzy. Chciałbym znaleźć ten amulet. Dokładnie, tylko teraz jakbym jeszcze, kurde, wiedział skąd my przyszliśmy. My nie przyszliśmy stamtąd? Mamy tutaj małe problemy. O, dobra. Nie było tematu, ale grunt, że expa dostajemy. To już się teraz tak nie boję tutaj spacerować. Ej, ale jeszcze by the way. Rozgrywka, nie. Dobra, rozgrywka. Kurwa. Ustawienia. Jest klawiatura i mysz. Dobra. Przybliż oddal, chodzenie, bieganie, skradanie się, tryb broni. Dobra, ciężki atak, spoko, specjalny atak, unik. Właśnie, kurde, nie mamy przypisanego uniku. A tabulator? Jest tabulator do czegoś przypisany? Co już przypisane do... nie. Serio? Do czego został przypisany? O, jest tutaj, czekaj. A, do naszego... dobra. Do naszego tego, tablecika. Właśnie, unik, a pod R-ko nie, R-ka jest. Już tak sensownie pod coś unik by przypisać, pod T? Pod T będzie wygodniej? Nie. Najwygodniej byłoby pod E albo pod Q. Specjalny atak. No właśnie, specjalny atak, ciężki atak. Caps Lock? To co już przypisane do skradanie się. No nie, nie chcę. A ten? Czekaj, wyciągnij broń. Robisz jakieś uniki? Widzisz, nie bardzo. Będę musiał to bardziej przetestować. Dobra, co my tutaj mamy? Ho, całkiem sporo fantów. Oczywiście, że bierzemy wszystko. Tylko jeszcze, dobra, bierz to.
Tylko kurde... Nie mam dokładnie pewności, ale wydaje mi się, że to jest ta lokacja. Co mamy przed sobą. Jakoś jeszcze tam sensownie by się przydało dostać. Jezus. Weź sobie zjedz kotleta. No jak myślicie, przedostaniemy się tędy? Tam na brzegu już są jakieś potworki, ale mamy duraca na szczęście. To raczej nie powinno być problemu. Dobra, trochę się boję, że zrobi nam krzywdę. Ale teraz załatwuj sprawę. Schowaj to. Dobra. O, co to jest? Bochenek ogrodnika. Czyli taki ten, gotikowy, jak to było? Chleb kopacza? No coś takiego było w gotiku, Jezu, już nie pamiętam. Kolejny stworek. Siema. No coś tam może i na ten umiej działa. Może coś tam robi. Dobra, szkoda, że nie był od razu przypisany. Teraz pytanie, jak się tam na górę jakoś sensownie dostać. No nie mam pomysłu za bardzo. A tym... Nie no, jetpackiem to jest za wysoko. Żeby tam jetpackiem sobie wlecieć. Mapka nam niewiele mówi, chociaż jakbyśmy przybliżyli, to w sumie... A kurwa. Czekajcie, musimy się trochę wycofać i pójść tutaj, tą drogą. Jest, teraz, no nie da mi spokoju. Tam jeszcze coś przegapiłem, ale już nie będę się schylał po tamtą roślinkę. Dobra. Powiedz mi tu raz, tutaj się spotkaliśmy, nie? Pierwszy raz. Tak. Znaczy tutaj, nie? Wydaje mi się, że tutaj. Teraz jeszcze trzeba znaleźć motyw. Dobra. Dokładnie, to było tutaj. Żebyśmy sobie wjechali na górę. Wsiadaj do windy. O, siema. Jeszcze, kurde, tylko nie pamiętam dokładnej lokacji, w której był ten amulet. Silverka oglądałem parę dni temu, ale myślę, że... Wiele doświadczyły te ruiny. Myślę, że jakoś sobie poradzimy. Nie zeksplorowałem... Jezus, bałem się, że ktoś tutaj już stoi. Nie zeksplorowałem tego zbytnio dobrze. Samo jak chyba nie używałem jetpacka tutaj. A w sumie powinienem to wszystko posprawdzać. No, dokładnie. Widzicie? Powrót do lokacji początkowej. Powrót do lokacji początkowej. Jezu, ile taśmy. A tu chyba nie ma w Eleksie szybkiego zbierania, nie? Jak w Gothiku trójce. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. To może być problem. Nie. Shift, control, nie, nic z tych rzeczy. Dobra, ale wyzbierajmy to wszystko. Mam jakiegoś szczurka. Dobra. Pierścień żywotności. Proszę bardzo, już się opłacało tutaj przyjść. Dinozaur, zabawka, spoko. Był tu jakiś wędrowiec, ale chyba nie wytrzymał. Nie, nie chcę skorzystać z tego. Wstawaj. Wstawaj, stary. Nie czas teraz na leżenie. Dobra, jakiś pierścień, ta? Mamy. A nie, to będzie tutaj. Pierścień żywotności. Dobra. Maksymalny poziom zdrowia plus 10. A, brakuje. A, nawet nie mogę tego założyć. Dobra, rozumiem. Okej. No to spoko. Bardzo spoko. Tutaj coś jest. Dobra, samochodzi kolekcjonerski. Okej. Papier. Z szafki nie skorzystamy. Aj, apteczka tutaj jest. Dobra, tutaj teraz z Durasem się czuję o wiele bezpieczniej. Chociaż tutaj raczej przeciwników tej lokacji się nie spodziewam, bo to jest lokacja początkowa. Ile wytrychów. Bardzo dobrze. Elektrozłom. Pewnie, że bierzemy.
tutaj mamy szafeczkę z kolejnymi rzeczami do wzięcia. Tutaj coś jeszcze jest, napój energetyczny. Elektrozłom, dobra. Elektrozłom. Stąd wszystko zabrałem. Oczywiście, że nie. Jeszcze chyba na górę możemy się dostać, prawda? Tak mi się coś wydaje, dokładnie. Tylko, że tutaj na górze to chyba już za wiele nie z... Oj! Miałem powiedzieć, że za wiele nie znajdziemy, ale... Żebym się zaraz nie przeliczył. Bo tam do kopuły chyba nie ma sensu, tam nie, tam nic nie będzie. My tutaj schodzimy na dół. Dobra, i tutaj wchodzimy do tego pomieszczenia. Aha, nie żyje. Nie mogę tego naprawić. No tak, no tak, dobra, dobra, bo my czwórkę znaleźliśmy. Właśnie, trzeba będzie się tym robocikiem też zająć. Bo może... przyda nam się kolejny towarzysz, nie? A właśnie, też ciekawi mnie, czy tylko jednego towarzysza możemy mieć maksymalnie przy sobie. Zanim skorzystam z jetpacka, najpierw chcę się rozejrzeć, czy tego amuletu czasami nie można było gdzieś tutaj znaleźć. Też nie jestem pewien, kurde. Czy może będę musiał się sam tutaj rozejrzeć jeszcze? Aha. No nie pamiętam, żebyśmy się wspinali po tych murkach. Myślałem, że to jakieś rygi zwierzęcia, ale to tylko duras. Zejście na dół, to nie. Tutaj... Przygotuj się, to miejsce nie wygląda na przyjazne. Okej. Jestem przygotowany. Czyś byś wyczuwał, że jakiś robak zaraz wypełźnie? O, nie było nas tutaj, dobra. No tak, unik trochę tam amortyzuje obrażenia. Ale dobra, do tyłu, do tyłu. Dobra. Pięknie. Dawaj, jakiegoś kotleta sobie zjedz. Okej, tylko trzy kotlety mi zostały. Niezbyt dobrze. Dobra, tutaj mamy roślinkę, okej. No ten odcinek będzie długawy. Ale co my tutaj mamy? Elek, strzała. Tylko wody. Kolejna strzała. Na razie nic z tych rzeczy, które szukam. Jest. Amulet poszukiwacza przygód. Dokładnie. Z tego, co widziałem na statystykach, to jest bardzo fajny amulet, bo daje nam plus jeden do skradania. Znaczy, do otwierania zamków, przepraszam. Do otwierania zamków. I jeszcze daje pancerz, nie? Więc kurde, oczywiście, że go bierzemy. I teraz pokaż mi statystyki. Nie, to będzie gdzieś tutaj. Pancerz. Trofea, pożeracz. Czekajcie. Otwieranie zamków, dokładnie. Może być bardzo przydatne, bo na początku raczej będziemy spotykać podstawowe zamki, nie? Ale okej, w tym odcinku to było na tyle. Ja wrócę do Goliath. Pomyślę, czym by się tutaj dalej zająć. A tymczasem komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.